Nagrywa to nagrywa. Słuchajcie, mam lustrzankę i nie umiem jej użyć. Był aparat do vlogowania, się popsuł. Teraz dramy są lustrzankowe. Usiadłam do makijażu, bo jestem przed szkołą. Przed szkołą, czyli się makijażujemy. I postanowiłam nawet nie trochę z wami pogadać, tylko się przywitać zwyczajnie i po prostu przy tym malowaniu. Dzisiaj prosta sprawa, bo zrobimy sobie tylko ten linię i rzęsy i tyle. Nie będziemy szaleć. Szkoła to szkoła i tak się nalatam. Ale mówię, vlogi są, to kombinujemy. I stoicie na pudełku po czarnych świecach, świeczniku z pentagramem i stoperze do drzwi. Naraz. Czujcie się wyróżnieni, czujcie się jak alpiniści. Chyba jesteś na wysokim stanowisku. Wysokie stanowisko jak nie. Kawałek Ciebie też zacnie. zacnie. Też zacnie, bo na czymś trzeba siedzieć. Tak to jest. A dzisiaj Tak. się ciężko wstawało. Wczoraj wam ponagrywałam, co robiliśmy, ale tylko trochę. Bo więcej robiliśmy, niż można było nagrywać, umówmy się. Po prostu nalatałyśmy się jak wariatki. A dzisiaj jeszcze więcej. A dzisiaj znowuż. Żeby ozdobić ten dom, nie, że dom jest duży, tylko tych ozdób chyba tak po cholerę. To weź to wszystko wyciągnij, wtargaj, odtargaj, dotargaj. Dramy mamy normalnie, szukam czarnej Więc tak. kredki. W zeszłym roku robiłyśmy to 2 tygodnie. Czemu mi nie fokusuje? Jak zrobić fokus? Mamy fokus. No. Jak była nieostrość do tej pory? Sorry. Sorry, ale to mówię. No, popsuł mi się ten aparat vlogowy i tak to bywa. A telefonem się trochę niewygodnie. Telefonem niewygodnie, bo tak jakoś zapominam, że telefonem można vlogować i potem jest w ogóle. Jak mam aparat, jeszcze to waży z 2 kilo, to czuję, że trzeba. To takie życie. No i w każdym razie troszeczkę macie przebitki na choinkę, która już jest. Zrobiona jest jeszcze komoda, znaczy jeszcze światełka nie są położone, nie są kokardki dołożone, bo chciałam, żeby były nam takie święta w stylu lekko amerykańskim, czyli zielono-czerwonym, dużo świateł. Zielone, czerwone, białe w ogóle są. Mamy piękną kratę na obrus. Tylko właśnie o tym myślę, żebyśmy je tą kratę chyba położymy trochę później niż na całym grudzieńczynie, bo ona nam się. Pobrudzi, ale w sumie można wyprać w razie W. Czy pani chodzi 2 razy w tej samej sukience? Tak, mam Oczywiście, mam pralkę. pralkę. No. Ale TikToków? Nie. Nie, skąd TikTok w życiu? W życiu, w życiu. Mam suche usta spierzchnięte. Obudziłam się dzisiaj z katarem i ten, ale tak, czuję smak i czuję zapach, spoko. Nie martwcie się o mnie. Jestem nauczycielem, jestem niepokonana. Tak to. I'm Porsche with no break, I'm invincible. A ja wieczorem miałam taką fajną chrypę, normalnie taka sexy, a rano czar prysł. I will every single game. No. No, tak. O, szminkę pod kolor bluzy. A mam bluzę z Dumbo. Piękna jest bluza. Także. W ogóle wiecie, że ja nie miałam takich bluz wkładanych dresowych w ogóle. Piękna ona jest, fajnie. I fajnie w niej wyglądasz. Jest duża, obszerna, z misiem, Słoniem. zimówka. Z słoniem. Na szczęście. Dumbo, 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 Dumbo. No, łypię oczem. Okiem łypię. Idę po prostu do szkoły, a że dzisiaj jest grudzień już, to zaczynają się wszelkie, wiecie, jasełkowe rzeczy. Więc będą kolędy. Bardzo miły okres w szkole, tak powiem. Ale już nie ponagrywam z nienacków, bo za duża kamera. Ale powiedziałam, nie kupię niciorta. Już. Strasznie drogie są te do vlogowania aparaty. 3000 za coś, co on nie potrafi zdjęć zrobić. To wolę lustrzankę. Co prawda, jak to. Teraz jak nagrywam tego vloga, to jesteście przed vlogiem z nie. No tak, przed vlogiem w ogóle z Andrzejek. I to było po tym popsuciu kamery tej małej. I lustrzanka ma obiektyw. I ja cały czas w samochodzie w tą szybę, nie? Tylko pukanie słychać, jakkolwiek to nie zabrzmi.
Także naprawdę powiem wam. A ta tak, nie liczy czasu. Nie wiem, gdzie jestem. Ile nagrywam? Dorota też się maluje. Idziemy zaraz na kawę. Tak, ja muszę wyglądać porządny człowiek. Nie no, teraz vlogi są. To trzeba będzie mieć twarz. Chociaż i tak nie maluję się cieniami, bo mi się nie chce. Muszę tylko takie kolczyki dorwać, bo jestem taka bezkolczykowa. Ożywię się kolczykiem. O. Ja mam dzisiaj parę TikToków do nagrania, ale to najpierw muszę to ogarnąć. Godzina wesoła TikTokować. Ja nawet nie mam pomysłu na TikToki. Ja sobie wczoraj parę zebrałam. W ogóle? Z pozorem niektóre. Ostatnio nie robiłam, ale trzeba zwrócić tego kunia. Kuń jaki jest, każdy widzi. Już trochę tęsknię nawet. Także ja wczoraj przy tej choince, jak zaczęłam rozkładać te gałązki. Dwie godziny widziałam. Później. Ale i tak żeśmy świetnie popakowały te pudła julowe. Powiem wam, bo wszystko było wiadomo gdzie i super było. I w ogóle super. Dobra, trochę mnie widzieliście w sensie takim na tym zacnym statywie. Ta lustrzanka jest za ciężka, żeby mały statyw przytegować. Super. Nic to, damy radę. I co? I zobaczymy, co się będzie działo w ciągu dnia, jeżeli cokolwiek będzie się działo. A czy cokolwiek będzie, bo mam jeszcze do poukładania kupę świecidełek. Nawet tu trzeba coś zrobić. Będzie. W sensie tu, gdzie stawiam karty, bo tak stoicie. No to was na razie buziakuję i zapraszam do dalszej części. Pa, pa, pa. Teraz muszę wynaleźć, gdzie się wyłącza. Tutaj. Oko zrobione. Dobre oko, nie jest złe. U mnie już troszeczkę też świątecznie. Na jednej z komód koło łóżka stoi no, duży bałagan, ale też laleczka. Natomiast parapet wygląda tak. I tutaj jedziemy. Z tej strony nie ma bałaganu. Tylko jest dużo miśków. Tak, żeby świątecznie było. Wieczorem. Ku dowodu. Zaraz 23. Ja jeszcze robię jednego Platona i Romana. A Dorota, podrzucisz mi grosika? A pan nie miałaś? Drugiego? No miałaś, dwie dałam. A są, dobra, mam. Drugi Platon i Roman. Na kanale był jeden. Ale chciałam jeszcze w ramach prezentu, bo to dzisiaj jest tylko dzień do zrobienia Platona i Romana, czyli talizmanu na bogactwo. Pomyślałam, że sobie usiądę. Że sobie usiądę i z wami zrobię. Jak nitkę znajdę. Voila. Czekajcie. Plątanina wszystkiego. Jak robiłam Platona i Romana na kanale jest. Także ten, ale wiecie, jak mamy już działać zgodnie z zaleceniami magii ludowej, to trzeba tutaj podziałać. No, będziemy buźki robić, buźki ściskać. Dramy są, ale nic to. Platon i Roman. Mam nadzieję, że wyjdą. A my jeszcze będziemy jechać do paczkomatu, żeby było śmieszniej. I jeszcze nie otwarłam pierwszego okienka vlogmasowego, które będę otwierała ze słodyczami właśnie tutaj. Natomiast piękne są te. Mam piękny kalendarz z Harrym Potterem i takie piękne rzeczy, o cudne, Harry Potterowe. Ostrościu, takie piękne popki,
będą w tym kalendarzu, więc to też ciekawe, z tym, że ten kalendarz umieszczam na TikToku, Instagramie i na Szkole Magii Tarota Wróżki Anny, nie? Czyli można obserwować w razie W. Natomiast słodyczki będą tutaj, tak sobie podzieliłam. Kalendarz adwentowy wisi na drzwiach i będzie się działo. Teraz Platon i Roman się czynią. Już mam jeden łebek, bo mój wygląda jak taka ryba. Ale chodzi o to, żeby były dwa łebki i w środku jest monetka. I to jest talizman na bogactwo. Wygląda jak idź stąd i nie wracaj. Ale nieważne. Ważne jest, że ma działać, ma być magiczny i przez rok bogactwa do portfela nasypywać. Czemu i nie? Niech nasypuje, jak może. Łebki, sukieneczki, dramy. Takie tam rzeczy, słuchajcie, magiczne. Może mało vlogmasowe, ale magiczne. Ten łebek nie jest taki okrągły, jakbym chciała. Dramy. Niby proste to wszystko, niby magia ludowa, ale się paluszki w prawy... Jak paluszki w prawy nie mają, to potem... Będę musiała jeszcze coś w ogóle zjeść, słuchajcie, bo dzisiaj na tym... Nie rozwalaj się, Romanie. Dzisiaj na tym daniu z Biedronki, to tak powiem wam, nie za ciekawie, nawet wam nie pokazywałam, bo wpadłyśmy... Głodne zjadłyśmy i ja nadal byłam głodna, tak wielkie było to danie. Dobre było, bo tam jakiś kurczak z ryżem, ale taki dobry. Natomiast ilościowo to stwierdziłam, że dla niemowlaka, no niestety. Czekajcie. Łepek, łepek. Ale mówię, żeby vloga trochę nagrać, to Azalisz przymotam przy was. Przymotam przy was. I teraz łebkiem do siebie. A w środek Platonie i Romanie daj osobie, dla której robią cię pieniędzy pełne kieszenie. I zamotamy. I zamotamy paskudka. Dobra. Dobra, ja się wyłączam, kończę i wam pokażę efekt. O, tak zrobimy. No, skończyłam. Paskudnik okrutny, ale dajemy radę. Idę zakładać skarpety i jadę do paczkomatu. A tu talizman. Coś widać. Witajcie w naszej bajce. Słońce zagra na fujarce. Godzina 12, Platon i Roman zrobieni, ja w piżamie, w kroksach i na boso, paczkomat, o, i wyspa dacie. Wiecie co, że powiem wam, że w tamtym aucie było, to auto ma świetną nawigację, ale miejsca na aparat, chociaż, o, powiem szczerze, zapartko jest. Następnie to jest jakiś... skręć w lewo. Gdzie jedziemy? Tam, na tą główną naszą. My jedziemy Kumiem. Do paczkomatu. No ja wiem, że do paczkomatu, ale tylko... Ale nie, i tu maczek, tylko... mnie nie widać. Tylko problem jest taki... Waga. Wiecie, jaki jest problem? Problem jest taki, że ten paczkomat... Ktoś nam wysłał nie do tego paczkomatu. To znaczy nie, adres był dobry, bo ja dawałam dobre, tylko kurier wsadził do innego. A, do innego kurier wsadził. Tak, bo pewnie to był zadowolony, wiesz? Drgania tu wy. Nie, bo ja ten. Ja. Dobra. Dałam dobre. Także powiem wam, pozwiedzacie trochę okolice. 100 metrów, skręć w lewo. Póki nie spadniecie przy zakręcie. Co? Skręć w lewo. No w lewo, bo ja nie mogę w prawo. Bo tam mam zakaz. Wszystko by się zgadzało poniekąd. Światła, co ja dzisiaj z światłami odwaliłam, żebyście. A czy. Gdzie mi też naprawka? Trochę tak, ale słuchajcie, takie manewry robiłam, bo tak. Inny kierowca prowadził wóz i mi zostawił na światłach jakieś takie, w ogóle nie wiem co. No są jakieś kontrolki, coś jest, nie, coś się świeci. Ja mam generalnie światła tutaj auto.
ale ja patrzę, a się długie świecą, bo tak mi się skojarzyło, że niebieska kontrolka to jest długie. No mamy dzień, mamy, no tak niefajnie, nie? Mieszam, próbuję. W rezultacie jechałam na jakichś takich światłach. Na takich jakichś światłach jechałam. Jak ty to powiedziałaś, sobie ustawiłaś? Że ja sobie nastawiłam dzienne niby, ale nie cholery. Potem dostałam instrukcję obsługi, że LED to są dzienne, jak i drogowe to są klasyczne dzienne. Hajdę, generalnie. Dobrze. A coś tam jest duże, długie. Dramat. A to chodziło, wajcha była przestawiona po prostu. Mam skręcić? Nie, prosto. Wajcha była przestawiona i walczyłam z tymi światłami w drodze do szkoły. Tam pewnie wszyscy myśleli, że policja stoi, a ja walkę uprawiałam, mrugałam i mrugałam po prostu. Tak było. Także słuchajcie, żyćko. Dobry ten, jakby tutaj była jakaś rzepicha jakby była. Trzeba gumę nakleić wtedy tą taką, co mam. Gumę, nie? Mhm. O, i ta guma jakby była, to aparat ma miejscówkę taką, że ja do was gadam, ręce wolne. Dorota operuje. Policja powiedziała, a pani co ta tam ma? Ja nic nie mam, to Dorota. Teraz zobaczcie, gdzie my mamy... Skręć w lewo. Zimno i do domu daleko. Skręć w prawo. Bo my mamy jeden paczkomat, to mam pod nosem i mogę przejść koło niego 7 razy dziennie. A jeden mamy na końcu... Tam na Pardygunach, jak ja to mówię. I to trzeba podjechać. Skręć w prawo. Następnie. Autobusem. Skręć w prawo. Taka wyprawa. Ale przejedziemy przez centrum, bo zrobimy co? No bo to choinkę nam postawili. Tak, skręć w prawo. Tu bym nie chciała mieszkać. Las, jakie ciemności. Tu bym nie chciała ani chuchu ani latarni. Weź tu mieszkać. No na wsi. No. To znaczy się, wieś wsią, ale tu by mogła chociaż jak lampa się palić. Latarnie są, ale nie ma. No poczekaj, wiesz co zrobię? O. Tak jakby niektórzy używają długie. Ale z tymi światłami to ja dzisiaj walczyłam. Patrz, automatycznie, jak się nie zastanawiałam, włączyłam długie. A tak to nie mogłam ich wyłączyć. Dramat po prostu. Blondynka. Ale blondi to stan umysłu. Ja ci dam zaraz stan umysłu. Tak jest. Wiecie, to jest dzielnica. Dzielnica. O, osiedle. O, jesteśmy. Że nie liczy? Ale słuchajcie, tutaj to jest ten budynek, co kiedyś nasz fan. Psychofan. Psychofan wyczaił, że tutaj właśnie mam adres pocztowy, ale powiem wam dlaczego. Dorota, filmuj. Zobaczcie. O. Tu mamy... Stąd wychodzą wasze paczuszki. Stąd wychodzą wasze paczki. Poczta Polska. Tu jest razem, to jest ten sam adres, a pan myślał, że Asia w rajstopach sprzedaje. Dokładnie. No i choinka się nie świeci, smuteczek. Ale zobacz, ryneczek, jak zrobili. Brudne szyby są. To byś chciała z twojej strony. Czekaj. O, nie świeci się faktycznie. No, nie świeci się choinka. A już na zdjęciu się świeciło. No, a idź. Może no nic, no następnym razem może pokażemy. No, ale kawałeczek. No, kawałeczek. Nasza droga nie na Ostrołękę, tylko do Civilization tam. Tak, trochę do Civilization. A tu jest... Tutaj jest pyszna piekarenka z najlepszymi ever w świecie. Ciasteczkami. A szarlotka wymiata. Rzadko zaglądamy. Tak, ale wiemy. Tak. Pokażemy im dęba. Dęba im pokażemy. Ja zamknę. Ale okna tak już może śmiało zamknąć. Pokażemy im dęba. A dalej już nie? Dalej już nie. Dalej już nie wolno. O, tu. Przyjechałam. Są same małe takie drobne uliczki. O, i takie domki. Ja tu się zawsze czuję jak w labiryncie, a tu zawsze po kolorach domku trafiam. Labirynt jest dobry, bo to jednak wypoczynko taki Sopot. No, nie przesadzałabym. Domki sopockie. Także dąb, ale dęba mało widać. Poczekajcie, rozjaśnię was. Tutaj na samym piorądzie, na środku jest taki wielki dom. Wielki, ogromny dom. O, taki piękny, piękny. O, ogrom miasta. Nie widać. No i stopujemy, bo już mamy parę metrów do domu. Także, pa, pa. Jak to mówi kotek na TikToku, naura.
Dobra. Bałagan mamy niebotyczny, ale niemniej kalendarz adwentowy wisi i dobieramy się do okienka numer 1. To będzie z czekoladkami. Dorota poprzekładała i mamy Kinder niespodziankę. Już powiem wam, że choinka i komoda jeszcze jakoś wyglądają. To jeszcze kupę rzeczy, zobaczcie, bałagany, gitary, wszystko. Koty omdlałe, girlandy niepowieszone. Nie pytajcie, nie warto. Ja się właśnie potknęłam o kocią myszkę, ale w roli głównej Kinderek. Mamy dwa kubki, które dostałyśmy i podejrzewamy, że są na ciepło, więc uwaga, voila, przy was. Zagotowałyśmy wodę, nie żeby tam była herbata. Sprawdzamy po prostu. Przy okazji się kubek wyparzy. No, a ja zżarłam Kinderka. Coś się zadziewa? Nie. Nalej drugi. Czekaj. O, coś widzę. Bo ja chcę sobie na Insta nagrać. Dzieje się, uwaga. No szkoda, że nie nagrałaś. Aha, bo to moje. Dobra. No spokojnie. No to dobrze, akurat jest super. Asia. Obracaj, obracaj. Bryszka, ja Asia. To ja jestem magią. Karty ja, tarota. Ale świąteczna, świąteczność. Pięknie, nice, nice. No piękna, zaraz zrobię zdjęcie i dziewczyna, która nam to sprezentowała, dostanie fociszcze. Tak, super. No. Jak strunie. Dobra. Dziunia, nie pomagasz. Dziunia nie pomaga. Dziunia ma taki myk. Tu kiedyś w tej szafce, dawno temu było żarcie. I teraz Dziunia, tak, pokazuj wszystkim, jak się zachowujesz. Tak siedzi, jak ja zejdę do kuchni albo Dorota. No więc, dobra. Dobra, a ja sobie nagrywam. No. Dzieło. No, ja ci mogę potrzymać, jak się nagrywam. Już spoko. Aha. Dobra, i lecimy z tym koksem. Mhm. Wiesz, dobrze, że mają białe środki, nie? Bo to jest ważne. No dla niektórych bardzo. Aha. Ja jeszcze pracuję nad tym. Biały. Proszę. Proszę Państwa. To mi się w życiu nie śniło, że będę magiczną asystentką. Nice. Klimat świąteczny. Płowatek to ponoć ja. Proszę bardzo. No tutaj też świąteczny ten. No. Sorry za bałagan, ale my jesteśmy nieogar po prostu. Ja się zgłosiłam rano, że jestem niedysponowana umysłowo dzisiaj. Ale to się ogarnie. Proszę bardzo. Piękne. Zrobisz zaraz ładne zdjęcie, nie? No, taki obrazek. Proszę bardzo.